Siemanko, z tej strony Sebol. Postanowiłem zrobić listę moich 5 ulubionych bossów z Sekiro. Muszę przyznać, że jedyna rzecz, której byłem w niej pewny, to miejsce pierwsze. Nad resztą musiałem chwilę podumać, ale ostatecznie ułożyłem listę, z której jestem bardzo zadowolony i chcę wam ją tu teraz przedstawić. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Miejsce 5. Małpi Strażnik. Po raz pierwszy spotykamy go na końcu zatopionej doliny, broniącego pałacowego lotosu obok doliny Bodhisattwy, czy jak to się czyta. Jest to boss wspaniały na wielu poziomach. Po pierwsze, jest wielką, zwinną, agresywną, zajebiście animowaną małpą, z którą walczymy na bardzo ładnej arenie. Skacze, lata, czasem i gównem potrafi rzucić. Po drugie, gdy już odrąbiemy małpie głowę w brutalnym finisherze, my już zadowoleni z wygranej potyczki, a tu okazuje się, że to dopiero połowa starcia. Małpa w jedną rękę chwyta swoją głowę, a w drugą miecz, którym dokonaliśmy dekapitacji, i rozpoczyna piękny taniec śmierci, od czasu do czasu przykładając głowę do szyi, wywołując krzyk terroru. Uwielbiam tę walkę za ten element zaskoczenia i chaos, który generuje, i na ten pojebany taniec mogę patrzeć bez końca. Nie jest to jedyne miejsce, gdzie się z nim spotykamy, ale o tym innym razem. A tymczasem... Miejsce 4. Zdeprawowana mniszka. Spotykamy ją na końcu wioski Mibu, broniącą wejścia do ślubnej jaskini, w której znajduje się kamień ochronny i palankin, dzięki któremu dostaniemy się do źródlanego pałacu. Gdzie na dzień dobry czeka nas potyczka z prawdziwą zdeprawowaną mniszką, bo ta walka, o której teraz mowa, to tak naprawdę walka z duchową formą mniszki, jej imitacją. Dlatego widzimy fioletowy kolor wokół niej, bo ten kolor oznacza, że mamy do czynienia z widmem. To, co mnie urzeka w tej walce, to rytm i ciężar jej ciosów, szczególnie jak wali dłuższe kombosy. Nie potrafię opisać słowami, ile satysfakcji daje odbicie jej każdego ciosu. Zresztą posłuchajcie, jak to brzmi. Dodatkowo lubię, jak przeciwnik nie próbuje nas lekko szturchnąć, a jebnąć aż miło. Genialna walka, ale przechodzimy do walki jeszcze bardziej genialnej, czyli... Miejsce 3. Genichiro Ashina. Spotykamy go na szczycie zamku w Ashinie. Powiem wam szczerze, że w mojej opinii jest to najlepiej zaprojektowany boss w całej grze. Znajduje się w takim miejscu, w którym prawdopodobnie większość nowych graczy jeszcze nie do końca ogarnia system walki. Ja sam byłem taką osobą. A żeby go pokonać, trzeba wspiąć się na wyżyny swojego skilla i w końcu zrozumieć, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ma praktycznie wszystko, co w tej grze można spotkać. Długie komba, pchnięcia, podcięcia, chwyty. Jest relatywnie mało agresywny, jeśli sami nie przejmiemy inicjatywy. Ataki dystansowe, mieszanie ataków. A wisienką na torcie jest trzecia, ukryta faza, w której dodatkowo ciska w nas piorunami, co jest świetną okazją na zapoznanie się z mechaniką odbijania błyskawic. Posiada potężny wachlarz ruchów, który jeśli opanujemy i świadomie go pokonamy, to reszta gry stoi przed nami otworem. Wspaniała walka z ciekawym lore, w którym Genichiro próbuje zdobyć nieśmiertelność, aby uratować swoją ojczyznę, a my próbujemy go przed tym powstrzymać. Ale nie powstrzyma nas przed miejscem 2. Miejsce 2. Ishin, Święty Miecza. Serio się tak nazywa. Ishin jest postacią, którą w trakcie gry spotykamy kilka razy. Przebranego za Tengu, 2 razy. Mówi nam, gdzie znaleźć ostrze śmiertelności. Walczymy z nim w finale zakończenia Shura. Znajdujemy go martwego obok Emmy po wizycie w źródlanym pałacu. A w tych okolicznościach spotykamy go w miejscu, w którym Genichiro odciął nam rękę, a przy okazji Ishin jest jego dziadkiem. I zasadniczo ta walka to taki Genichiro 2.0, że tak powiem. Genialna, wymagająca i szalenie satysfakcjonująca walka. Masa komp i trików, którym musimy stawić czoła. Walka z nim składa się z 3 faz, ale najpierw musimy pokonać Genichiro, który po pokonaniu odbiera sobie życie, przywołując z martwych swojego dziadka. Więc całe starcie składa się łącznie z 4 faz. W pierwszej walczy relatywnie mało agresywnie, używając samego miecza, ale jak tylko zbijemy pierwszą kropkę życia, wyciąga halabardę i zmienia się w czołg, który ciężko zatrzymać. Wywija mocarne komba, strzela z pistoletu,
a na dokładkę w trzeciej fazie ciska piorunami i innymi pociskami. Ciężko ogarnąć z początku jego ruchy, ale jak uspokoimy swój umysł i znajdziemy Shinobi w sercu, ubijemy dziada, czując radość i ulgę. Szczególnie, że to ostatni boss w grze. Wspaniała walka, wspaniały boss, ale nie tak wspaniały jak... Miejsce pierwsze. Sowa, ojciec. Sowa jest przybranym ojcem wilka, naszego głównego bohatera. Znalazł go na polu bitwy, postanowił się nim zaopiekować i wyszkolić na zajebistego shinobi. W grze możemy stoczyć z nim trzy pojedynki. Raz jako wielki shinobi Sowa, na dachu zamku w Ashinie, jeśli wybierzemy złamanie kodeksu shinobi. Raz jako wewnętrzny ojciec w specjalnym wyzwaniu, jako finałowa walka w ramach nawałnicy siły Shura. I raz jako Sowa ojciec, we wspomnieniu w Hayrata Estates, w tym samym miejscu, w którym walczymy z panią Motyl. Lubię każdą z tych walk, ale ta konkretna jest najlepsza z nich wszystkich. Najbardziej urzeka mnie jej tempo. Coś jest dla mnie w tym, w jaki sposób żongluje ciosami i kombosami, co powoduje, że nie mogę się od niej oderwać. Mogę z nim walczyć i walczyć i walczyć. Generalnie w grze nie lubię, kiedy przeciwnik od nas ucieka, wolę agresję, ale to jest jedyny przypadek, gdzie uciekanie bossa sprawia mi frajdę, a mianowicie w drugiej fazie zaczyna znikać i teleportować się do miejsca, gdzie znajduje się jego Sowa. W tym przypadku podoba mi się to, bo utrzymujemy tempo walki. Niby znika, ale ciągle jesteśmy w biegu, co szalenie mi się podoba. Dokłada do tego jeszcze rzucanie shurikenami w locie i strzelanie z Sowy ogniem. Mogę z nim walczyć cały dzień i się nie znudzić. No i to by było na tyle. To była lista moich 5 ulubionych bossów w Sekiro, mojej ulubionej grze. Listę moich ulubionych mini-bossów też mam w planach, dajcie znać, czy macie na to ochotę. A tymczasem życzę Wam miłego dnia albo wieczora. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało, albo zostawcie łapkę w dół, jak się nie podobało i napiszcie, czemu się nie podobało i co poprawić. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!